Ahoj! Mateusz SSJ8 z tej strony i kolejny odcinek Zagrajmy w Gruniorze C3 The Great KB Clean Up. I pewnie pytacie, dlaczego pokazuję wam ekran po załadowaniu gry? Otóż po zresetowaniu gry tracimy informacje o zmianie języka, w jakim gra nam wszystko komunikuje, ale mamy hasła, więc możemy kontynuować grę. To akurat pamiętam. Rzodkiewka, rokuł, rokuł, rzodkiew. I jak wpiszemy hasło poprawnie, to nam miga. I oto gdzie skończyliśmy ostatnim razem. Mamy sporo różnych zabawek. Do każdej będziesz potrzebował innej strategii. No właśnie. O ile na początku mamy tylko normalne klocki, na które możemy skoczyć tylko określoną ilość razy, po czym rozpadają się, to jednak niektóre klocki mają inne specjalne właściwości. Pytacie pewnie, co to za strzałki tu są i dlaczego nie ma na nich liczb. Proszę, nadepnąłem raz na tę strzałkę i widzieliście. Raz. I pytacie pewnie, co się stało, że ten klocek przetrwał nasz... że klocek zapiszczał, a ten drugi podniósł się. To jest, moi drodzy, to jest poduszka. I ten klocek nie odlicza. W przeciwieństwie do normalnych, takich jak ten tutaj, nie odlicza nam jednego nadepnięcia przy zeskoczeniu, a po wylądowaniu na nim. Jednakże, jak jest już zero, tak jak teraz na tym tutaj, to rozpadnie się dopiero, jak z niego zeskoczymy. I zastanawiacie się pewnie, co to za klocek tutaj. Otóż, to jest kołowrotek. Kołowrotek rozpada się, jak na nim staniemy, ale wyrzuca nas na następne pole. Proszę, tu mamy dwa kołowrotki. Myślicie, że wylądujemy na tym i będziemy musieli normalnie zeskoczyć? Otóż nie. Widzieliście? Skoczyłem na ten tu. On przerzucił mnie tu i ten tu. Jak widzicie, kołowrotki mogą nas przenosić łańcuchowo, jeśli jeden wyrzuci nas na kolejny. A jeśli chcemy zniszczyć te poduszki, to musimy być odpowiednio szybcy. Proszę, tutaj. Widzieliście? Musimy dwoma, aby zniszczyć
Jeśli... To te poduszki są już w pełni. Te poduszki są już pełne. Aby je zniszczyć, musimy na nie skoczyć 3 razy. Ale łatwe to nie jest. Widzicie? Jeśli nie wyląduję ponownie na poduszce po ostatnim skoku, to ta się zregeneruje i będzie po ptakach. Przy okazji widzicie ten plot, ten klocek tutaj. Ten klocek to jest teleport. Na teleport wchodzi, na teleport możemy wejść tylko 1 raz. I na planszy mamy zawsze, jeśli klock, jeśli teleport się pojawi, to zawsze gdzieś pojawi się drugi. I jak widzieliście, wejście na teleport niszczy go, ale on od razu po wylądowaniu przenosi nas dalej. I musimy planować rozsądnie kroki. Widzieliście, gdybym zniszczył ten tutaj, to nie miałby, to odciąłbym sobie drogę do wyjścia. Tak w sumie to czemu mamy w domu kołowrotki? Świnki morskie nie powinny w nich biegać. No, dobre pytanie. Etap 8 to... Proszę, myśl stratega. I to jest jeden z tych etapów, gdzie możemy utknąć, jeśli... I zrobimy jeden zły krok. Tutaj lepiej na razie zignorować ten kołowrotek. Wprawdzie... A! I... A! I przy kołowrotku mamy bana na wskakiwanie... Na wskakiwanie od tej strony, w którą... Którą nas przemieści. Jeśli wejdziemy na niego właśnie stamtąd, to on rzuci nas z powrotem. Widzieliście jak... I widzieliście jak tu zjechaliśmy sobie elegancko. Kto wpadł na pomysł posadzenia świnki na taśmociągu? Nie mogę na to patrzeć. I idziemy dalej. Do etapu 9, którym jest... Hurra dla poduszek! A! Jak widzieliście... Na tą poduszkę mogliśmy nadepnąć tylko 1 raz. Raz, 2, 3... Na te mogliśmy nadepnąć 1 raz, ale jak widzieliście, to co 2 skoki poduszka napełnia się powietrzem, stając się o 1 skok mocniejsza. I to jest nasz limit czasowy na zniszczenie jej. I oczywiście kołowrotki mogą nami rzucać. Jak widzieliście, wejście na kołowrotek również się liczy.
teraz musimy niestety tędy. No. Widzieliście, możemy sobie, nie musimy, na niektórych etapach nie będziemy musieli skakać do wyjścia. Bo możemy sobie, bo możemy się tam przejechać kołowrotkiem. Grunio, te czerwone zabawki nie wyglądają na bezpieczne. I tu przed nami etap 10. Niebezpieczne materiały. I tu dostajemy nowe klocki. Czerwone. Te klocki zachowują się podobnie jak niebieskie, ale mają jeden efekt. Widzieliście? Wybuchają. Wybuchają, kiedy zostają zniszczone. Możemy nadepnąć na nie maksymalnie 3 razy. Ale musimy dobrze planować ruchy. Bo kiedy zeskakujemy z klocka... Widzieliście? Tu było 2, teraz jest 1. I klocek się rozsypał. Bomby! Czerwone klocki wybuchają w krzyżu. Niszcząc lub uszkadzając wszystkie klocki, które sąsiadują z nimi. Ują z nimi jedno pole na wprost. Musicie o tym pamiętać, bo te klocki mogą wam odciąć drogę. Przepraszam za to. Idziemy dalej. Klocki są tak ustawione, że możemy z nich odczytać, którędy iść. Szczególnie z tych z banem na skok od którejś strony. A skoro już mówimy o banie, to spójrzcie na ten kołowrotek. Na ten kołowrotek nie mamy faktycznego bana na wjazd, ale... Widzieliście to, o czym mówiłem. Jeśli wskoczymy na kołowrotek od strony, z której... w którą nas rzuca, to on przerzuci nas z powrotem tam, skąd zeskoczyliśmy. Więc lepiej uważać, czy klock, z którego na niego wskoczyliśmy, jeszcze jest. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czemu ludzie nazywają nas świnkami morskimi? Nie umiemy pływać i nie jesteśmy świniami. No, ciekawy fakt. Zważywszy, że te tak zwane świnki morskie to gryzonie. A gryzonie mają to do siebie, że muszą gryźć tak twarde rzeczy, że zęby sobie ścierają, bo te stale im rosną i zbyt długie zwlekanie z ich ścieraniem może skutkować śmiercią. No to poziom 11. Dylemat. Na tym etapie trzeba uważać, jak skaczemy. Nie możemy skakać za szybko. Z powodu tego, co się stanie, jeśli wskoczymy na nie ten klocek, co trzeba. Widzieliście? Tak należało to zniszczyć. To była pułapka.
bo jak już mówiłem, jeśli zostawimy choć jeden bloczek na całej mapie, to wyjście się nie otworzy i utkniemy na etapie, mogąc tylko wskoczyć na dywan. Czy Archon nie powinien przypadkiem oddać tego do sklepu? Nasze gryzaki nie powinny wybuchać. No i jak widać... No i jak widzieliście, tu zaczęły się już wybuchające klocki. A oto plan wyburzenia! I tu od razu mieliśmy... Okej. I tutaj lepiej nie niszczyć na ślepo drogi, którą idziemy. I tu mamy alternatywną ścieżkę przy okazji. Na razie nie możemy jednak iść na teleport, tylko musimy najpierw po tej stronie wyczyścić. Widzicie, jak ta przypomina rozbrajanie bomby z Ultimate Stuntman. A tu, jak pamiętacie, mamy dosłownie bomby. A, jak ten klocek czerwony ma żółte plamy i jedynkę żółtą, to znaczy, że wybuchnie, jak tylko z niego zeskoczymy. Gnunio jest co prawda nieśmiertelny wobec tego wybuchu. I giniemy dopiero, gdy staniemy na dywan. Ale lepiej uważać. I ta część... I oto końcówka. Ta jest już trudniejsza. Z powodu tego klocka tutaj. Widzicie? Była trójka, a jak stanąłem, jest już dwójka. Teraz jedynka. Więc trzeba to usklepić. Trzeba uczyć, trzeba umieć poruszać się po tych klockach. I plan wyburzenia zakończony. Kiedy ostatnio coś jadłeś, Grunio? Może spróbuj coś przegryźć, by zwiększyć siły. I tu mamy następne hasło. Marchewka, brokuł, rzodkiewka, brokuł. I jest to nasze hasło na następną rundę. Jest to hasło na naszą następną rundę. Które warto będzie zapamiętać. Ponieważ dalej będziemy grali w następnym odcinku Zagrajmy w Gruniożerca 3 The Great KV Clean Up. A do tego czasu trzymajcie się wszyscy ciepło. Oglądajcie też inne filmy na moim kanale. I na razie. Mateusz SSJ8 żegna was wszystkich. Cześć!